Panie pośle, nie wyobrażamy sobie w dniu dzisiejszym świata bez cyfryzacji, zatem jakie wyzwania przed polską cyfryzacją stoją? Cyfryzacja to przyszłość. Przyszłość to obywatel. Jesteśmy przed wieloma elementami, które będą łączyły zarówno ten świat cyfrowy z nową technologią, jak i z wyzwaniami przyszłości. Musimy jasno sobie powiedzieć, że bez cyberbezpieczeństwa wdrożenie rozwoju technologicznego będzie bardzo nieufne, to znaczy obywatel musi wiedzieć, że ktoś się opiekuje tą tkanką cyberprzestrzeni. Dlatego jednym z głównych wyzwań jest właśnie bezpieczna cyberprzestrzeń. Jest założenie i dobrych przepisów, i przygotowanie państwa w obsłudze hardware'u, żeby obywatel się nie musiał stresować, że ktoś wykradnie jego dane, że je wykorzysta, że będzie kiedyś zmuszony do tego, żeby sam w tym cyberświecie się odnaleźć. Dlatego dobrze, że Polska inwestuje w cyberpolicję. Ważne, żeby jeszcze tych pieniędzy było więcej. Trzeba budować interoperacyjność większą i mieć świadomość, że potrzeba więcej też zdolności w procesie edukacji najmłodszego pokolenia. Więc dużo wyzwań przed nami i cieszę się, że są takie wydarzenia jak 16. Kongres Bezpieczeństwa Informacji, który daje poczucie, że możemy rozmawiać o poważnych sprawach, ale bez takiego politycznego podłoża. Od 24 lutego 2022 roku ta cyberbezpieczność jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Czy my dziś możemy się czuć bezpieczni? Myślę, że Polska jest jednym z tych państw w Europie, która w ramach takiej cybertarczy jest bezpieczna, ale to, że dzisiaj jest bezpieczna, nie znaczy, że będzie bezpieczna jutro. Dlatego trzeba więcej edukacji, więcej różnego rodzaju form prawnych, które będą nas zabezpieczały, no i świadomości społecznej. Dzisiaj w Polsce najbardziej tego brakuje. Ludzie często nie zabezpieczają swoich telefonów komórkowych, nie zabezpieczają swoich komputerów. Nie wiedzą o tym, że ich dane, które ujawniają w social mediach, które ujawniają poprzez chociażby pocztę elektroniczną, mogą wypłynąć, mogą im zaszkodzić, mogą sprawić, że ich życie obróci się w perzynę. Wystarczy wyobrazić sobie, że ktoś weźmie na nas kredyt dzięki dowodowi osobistemu, który zeskanowaliśmy i wysłaliśmy. I problem, nawet problem na wiele lat. Wykradanie danych to jeden problem, ale myślę, że fake newsy to drugi problem również związany z cyberbezpieczeństwem. Informacja w XXI wieku jest tak cenna jak złoto. I to nie jest przesada, dlatego że informacją można manipulować, można obalać rządy, można się bogacić, bo informacja dzisiaj przesyłana w trybie online, w trybie rzeczywistym, przesyłana tak naprawdę w sekundę od tego, kiedy zostanie wytworzona, do kiedy zostanie odebrana przez Twittera, social media, jest poczuciem, że musi być dobrze zabezpieczona, więc walka z fake newsami, z nieprawdziwymi informacjami, to też jest domena państwa. Państwo musi stworzyć takie przepisy, które będą regulowały, ale też na operatorów, takich jak portale wielkie internetowe, wielkie firmy, przepisy nakładało. My nie możemy się bać tego, mówię o Polsce i Europie, że będziemy nakładali pewien kaganiec na świat internetu i cyberprzestrzeni, bo bez niego ciężko będzie funkcjonować w ramach bezpiecznego państwa. Takie miejsca jak kongres, który ma już 16 swoją edycję w zakresie bezpieczeństwa, informacji, ale też połączenia struktury biznesowej z światem, czy to samorządowym, czy takim, można powiedzieć, szeroko publicznym, daje poczucie, że wszyscy rozmawiamy bez takiego nadęcia politycznego o sprawach ważnych i bardzo ważnych, że wytwarzamy przekonanie, co w Polsce zmienić, jak przygotować prawodawstwo, jak opiekować się bezpieczeństwem, żeby społeczeństwo było zadowolone, a z drugiej strony, żebyśmy do tego społeczeństwa mieli też zaufanie, że to, co ono wnioskuje, warto później w prawie dobrze poukładać.